Witam wszystkich serdecznie. W poprzednim odcinku były łączniki schodowe i krzyżowe. Dzisiaj rozwinięcie funkcjonalności oświetlenia za pomocą przekaźników mi stabilnych i tzw. smart switchy. Dzięki tym urządzeniom także możemy sterować oświetleniem z wielu miejsc, ale za pomocą łączników dzwonkowych, wymagających tylko dwóch przewodów. A w przypadku smart switchy możemy sterować także bezprzewodowo i spoza domu. Pokażę przekaźnik bistabilny, posiadający dodatkową funkcję samoczynnego wyłączenia oświetlenia po określonym, ustawionym czasie. Bardzo przydatne dla zapominalskich i tych, którzy mają zajęte ręce. Film jest przeznaczony głównie dla początkujących. Będzie więc od podstaw, ze schematami, aż do połączeń w puszkach. Jeśli chcecie rozbudować sterowanie oświetleniem w prosty sposób, zapraszam do oglądania. Zaczynamy jak zwykle od podstaw. Czyli jak działa taki przekaźnik bistabilny. Sterujemy nim za pomocą łączników dzwonkowych, monostabilnych, czyli takich, które po puszczeniu wracają do swojej pozycji. Naciśnięcie łącznika zwiera na chwilę jego styki. Jest to informacja dla przekaźnika bistabilnego, że ma zmienić stan. Jeśli jest włączone oświetlenie, to wyłączyć i odwrotnie. Pokazany tu przekaźnik posiada dodatkowo wyłącznik czasowy. Pokrętłem ustawia się, po jakim czasie nastąpi samoczynne wyłączenie oświetlenia w zakresie od 1 do 12 minut. Kolejne kliknięcie także wyłącza oświetlenie, więc w tym zakresie czasowym będzie działał jak zwykły przekaźnik bistabilny. Schemat podłączenia jest na obudowie. Przewód brązowy podłączamy do fazowego, niebieski do neutralnego, czarny do oświetlenia. Czerwony i niebieski do łączników. Możemy podłączyć wiele łączników dzwonkowych. Łączymy je równolegle. Podłączam i sprawdzam, jak to działa. Każde naciśnięcie klawisza dowolnego łącznika zmienia stan oświetlenia. A jak będzie wyglądało podłączenie w puszkach? Jak zwykle przede wszystkim bezpieczeństwo. Zasilanie mam odłączone, sprawdzam dodatkowo wskaźnikiem. Nie ma niebezpiecznego napięcia, mogę przystąpić do pracy. Tu potrzebne będą odpowiednio głębokie puszki lub puszki z kieszonką. W przypadku instalacji w gwiazdę można oczywiście zamontować w rozdzielnicy. Są też wersje na szynę TH. Łącze zgodnie ze schematem. Ochronne muszą zachować ciągłość. Neutralny rozdzielam. Będzie potrzebny do przekaźnika i do łączników. Czerwony do łączników, czarny do oświetlenia, a brązowy łącze z fazowym. Przyciski łączy się równolegle. Dokładam wago i drugi przycisk. Jeśli do zacisków łączników można zamontować dwa przewody, tak jak właśnie do tych, to można pominąć wago. Chciałem tu pokazać trudniejszy sposób.
Gotowe. Włączam zasilanie i sprawdzam. Działa. Jeśli zostawię włączone, to ten przekaźnik po ustawionym pokrętłym czasie wyłączy oświetlenie. Pora na smart switche. Mamy instrukcję, pasuje rozmiarem do switcha, więc trudno ją przeczytać, ale mam do tego przyrząd. Teraz coś widać. Instrukcję teoretycznie można także pobrać po zeskanowaniu kodu QR. Mi się to jednak nie udało. Zobaczmy schemat. Od lewej. Wyjście fazowego do oświetlenia. Wejście fazowego. Wejście neutralnego. Wyjście neutralnego. Dwa zaciski do łączników. Switch może współpracować także ze zwykłymi łącznikami i układem schodowym, zależnie od ustawień w aplikacji. Do używania z dzwonkowymi potrzebna jest odpowiednia konfiguracja, a do tego musimy połączyć switcha z aplikacją przez sieć Wi-Fi. Ja to zrobię przed zamontowaniem. Wystarczy podłączyć zasilanie i dodać do aplikacji. Samą konfigurację przeprowadzę później. Podłączam przewody zgodnie ze schematem. Zasilanie bez zmian, oświetlenie do wyjścia L i N. Oczywiście wszystko przy odłączonym napięciu. Włączam zasilanie i po chwili sprawdzam, czy switch działa z aplikacją. Działa. Podłączam więc łączniki dzwonkowe do zacisków S1 i S2. W aplikacji zmieniam typ łącznika na reset. Można już teraz używać łączników dzwonkowych. Podłączam równolegle drugi łącznik i sprawdzam działanie. Pora na połączenie w puszkach. Na początek łączę przewody ochronne. Następnie zasilanie switcha. Wyjście na oświetlenie. Wejście i wyjście neutralnego są połączone. Można to wykorzystać. Następnie podłączam łącznik. Jak widać, ten switch jest znacznie mniejszy i łatwiej go mieścić w puszce. Tym razem, dla odmiany, wykorzystam podwójne zaciski w łączniku. Włączam zasilanie i sprawdzam. Działa poprawnie. Można sterować zarówno fizycznymi przyciskami, jak i z aplikacji. Można też utworzyć np. harmonogramy czy akcje, a także samoczynne wyłączenie po czasie.
tak jak w przypadku bit stabilnego w pierwszej części filmu. Warto jednak pamiętać, że do dodatkowych funkcji potrzebne jest połączenie z internetem. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.